Mamy daną pewną funkcję wymierną, daną takim wzorem, i teraz mamy zadanie dla każdej z następujących wartości x określić, czy funkcja g ma miejsce zerowe, pionową asymptotę, czy usuwalny punkt nieciągłości w tych punktach. Więc zanim tutaj popatrzę w ogóle, jakie mam odpowiedzi do wyboru, to zacznę od tego, że rozłożę licznik i mianownik tego ułamka na czynniki, po to, żeby widzieć, kiedy licznik, a kiedy mianownik się zeruje. No to zobaczmy. W liczniku mamy x kwadrat plus, plus 5x odjąć 14. To jak to rozłożyć na czynniki? Na pewno będzie x dodać lub odjąć coś, x dodać lub odjąć coś. Iloczyn ma być minus 14, a suma ma być 5. To co to mogą być za liczby? Minus 2 i 7. Minus 2 i 7. Sprawdźmy, czy się zgadza. Minus 2 razy 7 to będzie minus 14, minus 2 razy x, dodać 7 razy x to będzie 5x, no a x razy x to jest x kwadrat, czyli to jest dobrze. A teraz mianownik. x, tutaj też, x i jak tu trzeba uzupełnić? No tutaj iloczyn ma być minus 21, a suma ma być 4. To tym razem ja bym wziął plus 7 i. Minus 3, sprawdźmy czy się zgadza. Minus 3 razy 7 to będzie minus 21, minus 3 razy x. Dodać 7 razy x to będzie 4x, zgadza się. No i x razy x to będzie x kwadrat. Czyli tak, tak wygląda rozkład na czynniki licznika i mianownika. No i teraz widzimy, że ten licznik, licznik jest równy 0 dla Jakich x? -ów? Dla x równego 2 lub x równego minus 7. A mianownik? Mianownik, kiedy jest równy 0? No, dla x równego 3 lub lub x równego minus 7. No i teraz widzimy, że dla x równego minus 7 zarówno licznik, jak i mianownik się zeruje. I tutaj występuje wspólny czynnik x plus 7 w liczniku i mianowniku. Tutaj możemy skrócić ten ułamek, tak? Możemy skrócić i napisać, że to jest po prostu x minus 2 podzielone przez x minus 3. Ale ta oryginalna funkcja nie była określona dla x równego minus 7, bo mieliśmy 0 w mianowniku. Czyli tutaj musimy zrobić to zastrzeżenie, że to jest dla x. -a dla x różnego od minus 7 i wtedy jak zrobimy to zastrzeżenie, to ten wzór funkcji jest równoważny temu wyjściowemu. Dopiero wtedy jak wyłączymy minus 7 z dziedziny, która nie należała do dziedziny tej funkcji g. No i teraz możemy zobaczyć, co jest w tych poszczególnych punktach. Właśnie dla x równego minus 7 będziemy mieli usuwalną nieciągłość. Tutaj będzie usuwalna nieciągłość. Dlaczego? No dlatego, że nam się tutaj to x plus 7 skróciło i ani mianownik, ani licznik nie zeruje się w minus 7, a w szczególności to, co jest najważniejsze, nie zeruje się mianownik. Czyli ta funkcja, i wykres będzie wyglądał tak, że będziemy mieli tutaj wykres, ciągły wykres funkcji, tutaj będzie gdzieś dziura w wykresie, bo minu, dla minus 7 funkcja jest nieokreślona, ale dalej będzie ciągła. Zarówno dla xów mniejszych od minus 7, jak i dla większych od minus 7, ta, ta funkcja dąży do jakiejś określonej wartości. Możemy nawet obliczyć do jakiej. Ona dąży do wartości. Minus 9 przez minus 10, czyli do wartości 0,0 z obu stron. Czyli tutaj mamy taką sytuację, że możemy określić, dookreślić tę funkcję, że dla x równego minus 7, gdybyśmy uzupełnili to, to, to o wartość 0,0, to byśmy mogli dostać ciągły wykres funkcji, czyli tu jest usuwalna nieciągłość w tym punkcie. No dobrze, a teraz co mamy w x równym 2? Na x równego 2 licznik się zeruje, a mianownik jest różny od 0. Jak licznik się zeruje, znaczy, że funkcja jest równa 0. Czyli tutaj zaznaczymy tę odpowiedź, że funkcja ma miejsce zerowe. A dla x równego 3 mianownik się zeruje, a licznik jest różny od zera, czyli tutaj będzie pionowa asymptota. Co to jest pionowa asymptota? No to jest taka sytuacja, kiedy, kiedy wykres funkcji z jednej strony na przykład dąży w ten sposób do nieskończoności, do minus nieskończoności, z drugiej strony w ten sposób. Albo na przykład może być taka sytuacja, że, że z lewej strony dąży tu do góry, z prawej do dołu, no albo może być jeszcze tak, że z obu stron dąży do nieskończoności, albo do minusy nieskończoności. No różne sytuacje są możliwe. W każdym razie to jest taki punkt, w którym mianownik się zeruje, a licznik nie. Czyli jak mianownik jest coraz mniejszy, co do wartości bezwzględnej, wszystko jedno, czy dodatni, czy ujemny, ale mamy bardzo mały mianownik, no to wtedy wartość takiego ułamka robi się bardzo duża. I jak ten mianownik, jest prawie równy 0, to wartość takiego łamka robi się okropnie duża i stąd właśnie to zachowanie, że tutaj funkcja wybucha do nieskończoności, czy plus, czy minus, to już zależy od tego, czy to wyrażenie jest dodatnie, czy ujemne. No czyli takie tutaj mamy trzy odpowiedzi. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Tutaj mam teraz taką funkcję, no i znowu rozłożę ją na czynniki, zanim w ogóle popatrzę na, na te odpowiedzi. No w liczniku mamy tutaj iloczyn ma być minus 32, a suma ma być 4, to pewnie trzeba wziąć 8 i minus 4, czyli tutaj wziąć x, dodać 8, razy x odjąć 4. Czy to się zgadza? 4 razy 8 to jest 32, ale jest minus, minus 32, minus 4, dodać 8 to będzie 4x. Zgadza się. A w mianowniku co mamy? W mianowniku mamy x kwadrat minus 8x plus 16, czyli to będzie po prostu x minus 4 do kwadratu. No bo to będzie x kwadrat, odjąć 2 razy x razy 4, czyli minus 8x, dodać 4 do kwadratu, czyli 16. Ja może tutaj to zapiszę jeszcze w takiej postaci, x plus 8 razy x minus 4. A tu napiszę oba te czynniki oddzielnie, żeby zobaczyć, że tutaj nam się skraca ten czynnik. Skraca się ten czynnik x-4, minus no i zostaje nam funkcja x plus 8 podzielone przez x odjąć 4. Więc wydawać by się mogło, że skoro się x-4 skróciło, tak jak w tym poprzednim też się coś skróciło, to w czwórce będzie usuwalna nieciągłość. Można było tak podejrzewać, ale nie. Nie jest tak, dlatego że tutaj, mimo że skrócił się jeden z tych czynników z mianownika, to jeszcze został ten drugi tutaj, który się zeruje dla x-4. minus Czyli w tym wypadku. Ja nie muszę pisać tutaj tego warunku, tak jak tam pisałem, że to jest dla x różnego od minus 7, to tutaj nie muszę pisać, że to jest dla x różnego od 4. Dlatego, że tutaj i tak ta funkcja jest nieokreślona dla x równego 4, bo mianownik się zeruje tutaj, dla x równego 4. Czyli widzimy, że dla x równego 4 mamy tutaj znowu pionową asymptotę, bo mianownik się zeruje, a licznik jest różny od 0 w tym punkcie. Natomiast dla x równego minus 8 zeruje się licznik, i wtedy funkcja ma miejsce zerowe. Czyli tutaj mamy takie odpowiedzi.